Witamy wszystkich, którzy nas słyszą z drugiej strony i ze wszystkich innych stron. To może być dzień, w którym się wszystko zmieni w twoim życiu. Dzień, w którym doświadczysz realnej obecności Boga. Jezus powiedział: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Ludzie, którzy tłumaczyli ten tekst, nie mogli sobie poradzić z tym, co tak naprawdę znaleziono w manuskryptach. Słowo odcina to greckie słowo airo i oznacza podnosić, unosić, odciągać wzwyż, dźwigać, zdobywać. Bóg nigdy nie dał najmniejszej informacji o tym, że ten, kto przyjmie Jego Syna jako Zbawiciela w jakiejkolwiek formule życia, zostanie odcięty czy odrzucony. Bóg powiedział, że ten, kto nie wydaje we mnie owocu, będzie przeze mnie podciągany, będzie przeze mnie dźwigany, będzie przeze mnie podnoszony do miejsca, w którym ten owoc będzie mógł wydać. Tak mówi Słowo Boże. Tak mówi Słowo Boże. Bóg nigdy nikogo, kto przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nie przestraszył tym, że go odrzuci, jeżeli ten nie będzie wydawał prawidłowego owocu. To herezja. Słowo Boże, Słowo żywego Boga, pokazuje nam, że w Chrystusie Jezusie jest ratunek, zwycięstwo, moc i mądrość. Każdy człowiek, który przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela, staje się zabezpieczony na wieczność. Każdy człowiek, który zdecydował się na to, że Jezus staje się jego Panem, otrzymuje moc Świętego Ducha, aby żyć zwycięskim życiem, ale nawet wtedy, kiedy upada, kiedy dotyka swoim życiem dna, Bóg nie odwraca się od niego. Głosimy wam dzisiaj Ewangelię, realną Ewangelię, dobrą nowinę o tym, że Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy człowiek, który wybiera Jezusa jako Pana i Zbawiciela, ma zapewnione życie wieczne. Jeszcze dzisiaj dokonaj aktem woli przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Nie bój się, nie myśl, jestem za słaby, żeby dotrwać do końca drogi. Bo On powiedział: ja jestem droga. On jest początek i koniec wszystkiego. Początek i koniec, początek i koniec. On powiedział: ja jestem Alfa i Omega. Co ja otworzę, nikt nie zamknie. Co ja zamykam, nikt nie otworzy. Oto dobra nowina o Jezusie Chrystusie, żywym Bogu i prawdziwym człowieku, który zszedł na ziemię, aby uratować ludzkość. Zwykłym aktem wiary możesz uratować swoje życie. Mekoto fokoto korolokoko fokoto galalor. Podnieś głos! Oddaj Mu chwałę! Jedynemu Bogu! Jedynemu życiu! Jedynemu światłu! Jedynej mądrości! Maka, baka, taka, ralala, padre, lele, chory! Jezus! Jezus! Ho! O korona! Jezus! Jezus! Ho! Wywyższamy Cię, jedyny Syn Boga, Mesjaszu, święty, żywy, potężny! Poniosłeś karę, bo na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc, na
Zabrałeś mi życie swe, poniosłeś karę łbą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę łbą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Zabrałeś mi życie swe, poniosłeś karę łbą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Dziś ty i ja, wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Dziś ty i ja, dziś ty i ja,
Życie i moc. Hakata, fakata, karala, hakata, shira, la manera, la manera, la sina, la laj. Ty umarłeś, wielo kora do sina, la rana, karala, la sina. Aleluja. Ty panujesz, ty umarłeś, z martwych wstałeś, żyjesz we mnie. Yeah.
Sobokorowa
che la rava tanto loro ve sciama coto robo se ne re o carabassato loro vosso coloro vosso podnieś głos innymi językami nie jesteś z tej ziemi powiedz coś do tych ludzi powiedz coś do tych ludzi w innych językach kowara la rava sa coloro moroso doloro basta e ta carava tanto loro vosso. Dostęp do Ojca. Jezus, jedyna droga do zbawienia. Jedyna droga do ratunku. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez to, że przyjmie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. To jest tak, jak ktoś by cię podczas strzelaniny na ulicy zasłonił własną piersią. Kule trafiły w Niego. Zasłużony gniew Ojca trafił w Jego Syna. Po to, żebyś Ty mógł żyć. Możesz tego nie rozumieć dzisiaj na poziomie intelektu,
ale jeżeli uwierzysz w to prostym aktem wiary, że to Jezus Chrystus uchronił cię przed piekłem i uznasz Go jako Pana swojego życia, pójdziesz do nieba, nic cię nie wyrwie z ręki Ojca, nic! Bóg w Chrystusie Jezusie świat ze sobą pojednał, przebaczył ludziom grzechy. Uwierz, a będziesz zbawiony. Uwierz! Jeden krok twój, jeden akt wiary. Nie ma tak wielkiego grzechu, którego nie przebaczył Bóg w Chrystusie Jezusie. Nie ma! Skarżony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści. Doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, ale Pan dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy je strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano Go. O któż o Jego losie pomyślał? Wyrwano Go bowiem z krainy żyjących. Za występek swojego ludu śmiertelnie został zraniony i wyznaczono Mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jako mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na Jego ustach, ale to Panu upodobało się utrapić Go cierpieniem. Gdyż złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez Niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i Jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam Mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców został zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. To jest dobra nowina o Jezusie. Jezus Chrystus wziął na siebie winę twoją i moją. Do przestępców został zaliczony. Szawa kolorobasa kolorobosso. Wywyższamy Ciebie, jedyny Królu, jedyny Zbawicielu, Mesjaszu, Mesjaszu. My mówimy, że Jezus jest Bogiem, Jezus jest Mesjaszem, Jezus jest Zbawicielem i nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przez Jezusa. To Jezus stał się doskonałą ofiarą. Przyjmij dzisiaj Jego jako przebłaganie za grzechy. Homakiela ma słowy Jezus. Jedyny godzien czci. Jedyny godzien. Najpiękniejszy jesteś Ty. Jezus. Jedyny godzien czci.
jesteś Ty. Alleluja. Jedyny godzien czci. Uwielbiamy Cię, uwielbiamy Cię, przyjąć Go jako Pana i Zbawiciela. Uwielbiamy Cię, alleluja. Uwielbiamy Cię. Gloria na sangue. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Jesteś Ty, jedyny godzien czci, jedyny godzien. Najpiękniejszy jesteś Ty, o, sama kolorowa, sta kolorowa, syka, rara, bala, rana, so kolorowo. Jesteś Ty, o celo zimero. Jedyny godzien, najpiękniejszy. Jesteś Ty, jedyny godzien czci. To słyszysz dobrą nowinę. You will hear a good news. Dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. A good news about Jesus Christ. Nie religię. Not religion. Ale dobrą nowinę. Good news. Gospel. Dobra nowina. Good news. To informacja o tym. As information is an information about. Że Bóg tak Cię pokochał. That God loves you so much. Że ochronił Cię przed piekłem. He has protected you from hell. Zasłużyłeś na nie. You deserve hell. Bo Słowo Boże mówi. Because Bible says. Że wszyscy zgrzeszyli. That everyone has sinned. I brak im chwały Bożej. And they lack glory of God. Ale są usprawiedliwieni za darmo. But they can be justified for free. Przez Jezusa Chrystusa. Through Jesus Christ. To Jezus Chrystus.
Jezus. It's Jesus Christ. Wszedł na ziemię. Who came to earth. Żeby uratować ludzi. To save you. Żeby uratować ciebie. To save all humanity. Nie mów, że go nie potrzebujesz. Don't say you don't need him. Bo Bóg powiedział. Because he was the one who said. Że poza Jezusem. That except for Jesus. Nie ma zbawienia. Outside of Jesus there is no salvation. I nie wystarczy. It's not enough. W swojej głowie. To just in your head. Powiedzieć, że jestem wierzący. To say I am a believer. Bo Słowo Boże mówi. Because Bible says. Że nawet demony wierzą i drżą. That even devil and demons believe and ale they trzeba uwierzyć. But you have to believe. W to, że potrzebujesz Jezusa. That you need Christ. Czy jesteś dobry czy zły? No matter if you're good or bad. On umarł za dobrych i złych. He died for the good and he died for the bad. Ponieważ Bóg. Because God. Nie usprawiedliwia. Doesn't justify. Na podstawie dobra czy zła. Because of good or bad. Bo Bóg jest Bogiem życia. He is a God of life. I tylko przyjęcie Jezusa. And only accepting Jesus. Jako Pana i Zbawiciela. As your Lord and Savior. Przyniesie życie. You will bring life. Jeżeli chcesz uniknąć śmierci. If you don't want to die. Jeżeli chcesz uniknąć piekła. If you don't want to go to hell. Oddaj życie Jezusowi. Give your life to Jesus. A bez względu na to. And no matter. Jak jesteś dobry czy zły. No matter how good or bad you are, po śmierci wejdziesz do nieba. After dying, after death, you're going to enter heaven. A potem dostaniesz nowe ciało. And then you're going to have a new body. I będziesz żył wiecznie z Bogiem. And you will live forever with God. Nazywam się Artur Ceroński. My name is Artur Ceroński. Byłem przestępcą. I was a criminal. Byłem w grupie zorganizowanej. I was a gangster. Byłem narkomanem. I was doing drugs. Handlowałem narkotykami. I was dealing drugs. Zabiłem człowieka. I killed a man once. Spędziłem wiele lat w więzieniach. Many years I have spent in prison. Ale w 2001 roku. But in 2001. Upadłem na kolana. I went down on my knees. W więziennej celi. In my prison cell. I powiedziałem Jezu. And I said Jesus. Przyjdź do mojego życia. Come to my life. Nikt nie może mi pomóc. No one can help me. Żaden człowiek. No man can help me. Żadne pieniądze. No money can help me. Jestem bogaty. I am rich. Ale jestem martwy. But I'm dead. Jezu, pomóż mi. Jesus, help me. I on przyszedł do mojego życia. And he came to my life. I on mnie zbawił. And he saved me. I on mnie uratował. He rescued me. 3 razy umierałem od kokainy. 3 times I was dying from cocaine. A dzisiaj żyję i głoszę. And today I'm alive and I'm preaching. Był na mnie wyrok. I had somebody that wanted to kill me. Chcieli mnie zabić. They wanted to kill me. Chcieli zabić moją żonę. They wanted to kill my wife. Chcieli zabić moje dziecko. They want to kill my children. A dzisiaj żyję. And now, today I'm alive. Dziś idę do nieba. I'm going to heaven. Bo uwierzyłem w Jezusa. Because I have believed in Christ. Jeszcze dzisiaj. Today. Oddaj mu swoje życie. Give your life to Jesus. Prostym aktem wiary. With simple act of your faith. Powiedz, Jezus potrzebuje ciebie. Say, Jesus, I need you. Przyjdź do mojego. Come to my life. Zbaw mnie. Rescue me, save uratuj me, mnie. Save me. Przyjdź Jezu. Come Jesus, teraz. Come right now. Teraz. Right now. Teraz. Right now. Jezus. Jesus. Dziękujemy Tobie. We thank you. Halleluja. Uwielbiajcie Go. Jako Pana życia. Jako Władcę nieba i ziemi. Jako Tego, który pokonał diabła w ciele. Tego, który pokonał diabła w ciele. Nie ma takiej rzeczy, której On nie jest władcą. Nie ma takiej przestrzeni. Nie ma. On doskonale zbawił. On doskonale zabezpieczył. Holy Prayer Lord. Wspaniały i dobry.
jedyny godzien czci. Uwielbiamy Cię, jedyny godzien czci. Jedyny godzien. Najpiękniejszy jesteś Ty. Jedyny godzien czci. Jedyny godzien. Masz świadectwo uzdrowienia.
Potrzebuję trzy osoby. Trzy świadectwa uzdrowienia. Krótko i klarownie. Pierwsze świadectwo uzdrowienia. Miał stwierdzoną niewyleczalną chorobę krążenia, bardzo rzadką. Żadni lekarze nie byli mi w stanie pomóc. Brałam jakieś ogólne leki na krążenie. Do końca życia miałam brać tabletki dwa razy dziennie, żeby mniej cierpieć. Chciałam wyjechać do ciepłego kraju, żeby mniej cierpieć. Kiedy poznałam Jezusa, uwierzyłam w to, że On będzie moim ostatnim lekarzem. Miałam 21 lat wtedy. Już miałam dosyć moich chorób, bo miałam też inne choroby. I wiecie co, wyrzuciłam leki tego dnia. I następnego dnia krew mi krążyła. I miałam ciepłe ręce i stopy. I mnie nie wyginało z bólu. I tak jest do dzisiaj. Do dzisiaj jestem zdrowa, a miałam niewyleczalną chorobę krążenia. Amen. Kto jeszcze? Ja od małego byłem co chwilę byłem chory na kaszel, na katar, na wszelkie przeziębienie. Dosłownie co chwilę. I dopiero kiedy poznałem Jezusa, 4 lata temu, raz pomodliłem się z wiarą, kiedy byłem chory i do dzisiaj ani raz nie chorowałem na żadne przeziębienie. Na żadne, bo to Jezus uzdrawia w taki sposób, że Ty jesteś prawdziwie zdrowy i prawdziwie wolny. Amen. Byłem ćpunem, brałem dopalacze, nie pamiętałem od 2012 przez 4 lata ani jednego dnia trzeźwego. Po tych 4 latach miałem tak zniszczony centralny układ nerwowy, że żeby podpisać się, potrzebowałem od 2 do 3 minut. W momencie, gdy przyjąłem Jezusa, zaczął się proces mojego uzdrowienia. Obecnie nie telepią mi się ręce. Jestem w stanie normalnie ustać w miejscu. Nie mam jakiejś dziwnej prąsawicy. Zostałem całkowicie uzdrowiony, a miałem nieuleczalnie zniszczony przez własną głupotę centralny układ nerwowy. Możesz zostać uzdrowiony, to jest tylko kwestia Twojego kroku. Ja jego zrobiłem. I nie żałuję ani jednego dnia. Amen. Kto uzdrowiony został z raka? Miałeś raka, nie masz, podejdź tutaj. Zdiagnozowano raka u ciebie. Ja miałam guza, byłam przed biopsją. Jeszcze nie było powiedziane, że to jest rak, ale miałam guza kości palca prawej ręki. Byłam na nabożeństwie w tym kościele i podczas nabożeństwa widziałam, jak podchodzi do mnie Jezus i chwyta mnie za rękę. Rozpłakałam się i mój mąż to widział. W nocy miałam sen, śniło mi się, że wychodzą ze mnie czarne, paskudne, smoliste robale. Następnego dnia, gdy wróciliśmy z pracy, myłam ręce, ten guz pękł i wylała się woda z krwią. I powiedziałam do mojego męża, nie modliłam się o moje uzdrowienie. A on powiedział, ale ja modliłem się za ciebie. Amen. Miałeś alergię albo astmę, powiedz o tym. Alergia, astma. Miałeś alergię, astmę. Powiedz o tym ludziom. Przez wiele lat cierpiałam na alergię. Miałam rok rocznie, miałam przychodził lipiec, ja miałam niesamowite ropne anginy. Odkąd uwierzyłam w krew Jezusa, w Jego zbawczą śmierć na krzyżu i przyjęłam Jego uzdrowienie, odrzuciłam wszystkie leki i od 3 lat nie mam żadnych objawów alergii, ani nie wróciły do mnie anginy. Amen. Ja też zostałam uzdrowiona z alergii. Kiedyś jako małe dziecko bardzo cierpiałam, bo nie mogłam bawić się z żadnymi zwierzątkami, kotkami i pieskami, jak wszystkie dzieci, bo po prostu od razu miałam oczy załzawione, katar, nie umiałam w ogóle spać po nocach, a w ogóle nie było nawet mowy o chodzeniu do koleżanek, które miały zwierzęta. Wiecie, w ogóle to są fajne rzeczy, kiedy możesz po prostu się pobawić z jakimś zwierzakiem, tak? Bóg mnie uzdrowił z alergii, kiedy dowiedziałam się, że w ogóle w Jego imieniu jest moc. Powiedziałam do tej alergii, nigdy więcej do mnie nie przyjdziesz. W ogóle ogłaszam uzdrowienie. I od tamtej pory mogę sobie w ogóle chodzić do znajomych, którzy mają zwierzęta. Mogę spać w domach, gdzie w ogóle lata sierść i nie mam alergii. Nie mam alergii. Teraz będziesz tłumaczyła. Przyjaciele. Friends. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Nie tylko umarł za nasze grzechy. Not only die for your sins. Ale poniósł wszelkie konsekwencje. But also took all the consequences. Tych grzechów. Of the sins. Jezus się rozchorował naszymi chorobami. He was sick with all the sicknesses of ours. Wziął na siebie nasze nałogi. He took our addictions. Przyjął na siebie nasze niemoce. He took our problems. I kiedy przyjmujemy Jezusa, and when you accept Jesus, możemy zostać uzdrowieni z każdej choroby. You can be healed from every sickness. A nawet jeżeli go nie przyjmujesz, and not even, maybe if you don't even accept him, ale uwierzysz w te słowa, które teraz powiedziałem, but you only believe the words that I just said, że możesz zostać uzdrowiony. That you can be healed.
Kiedy podejdziesz tutaj do mnie. When you come right here to me. I położę na ciebie ręce. And I will lay my hands on you. To ta moc. This power of God. Tego Jezusa. Of this Jesus. W którego nie do końca wierzysz. That you don't really even believe in. Stąpi na ciebie. Will lay on you, come to you. I twoja choroba. And your sickness. Wycofa się. Will go out. Każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia, przyjdźcie teraz. Every person that needs healing, come right now. Każda osoba. Every person, come. Przychodź. Każdy człowiek, który potrzebuje uzdrowienia. Every man that needs to be healed. Wszyscy ludzie. Come. Jeżeli słyszysz gdzieś z daleka, przyjdź tutaj. Będziemy się modlić. If you hear it, to jest za darmo, za to się nie płaci. Come, come. Moc Ducha Świętego na ciebie stąpi. Będziesz uzdrowiony. We will pray for you. You will be healed. Podchodźcie tutaj, ustawiajcie się, just ustawiajcie come. Się. You will see a miracle. Podejdź tu, kładź na nią ręce. Szaka de caloro, larde, kene, larde, kene, de padre, de kene, de Jesus. Duchu Święty, my w tej chwili przeklinamy każdą demoniczną siłę w jej życiu. My przez imię Jezus ustanawiamy w tej chwili całkowite uzdrowienie. W imieniu Jezusa, każdy podły duchu, który zaatakowały się jej życie, won od niej! Won! Wszelkie odrzucenie, które przyszłeś do jej życia, kiedy miała 6 lat, won! Przez imię Jezus, ja łamię wszelką moc ciemności w jej życiu. Wszelką moc ciemności. W imieniu Jezusa. Akalaka, módl się o nią dalej, Rafał. Na co chorujesz? Na co? Niego ręce z tyłu. Ojcze, w imieniu Jezusa my przeklinamy demoniczną siłę w okolicy w jego życiu. Nakazujemy, aby odeszło do teraz. My łamiemy wszelką moc demoniczną w jego życiu. Diable, zabieraj łapy od niego. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Fon! W imieniu Jezusa. Fon! Maka, baka, taka, rako, pokoro, korala. Pokoro, poko, pokoro, padre. Remeke, peke, te kara. Ty podły duchu. Wąd! Poniszenie, wąd! Jezus, mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie, Jezus, czego potrzebuję? Na ziemi, na niebie, Jezus, mój Bóg, wywyższam tylko Ciebie, Król. W imieniu Jezusa, wykazuję, aby każda demoniczna siła postanowienia odeszła teraz od Niego. W imieniu Jezus, diabli, zabieraj go przez Niego, przez imię Jezus. Jezus, mój Bóg.
Święty Duchu, Ty, który uzdrawiasz, Ty, który wykonujesz działanie w ludzkich duszach i ciałach, Ty, który działasz, na ziemi, na niebie, Ty, który jesteś ciągle sam. To jest żywy Bóg.
Przed tronem Twoim stoję, przez Jezusa krew. Ojcze, ja uwielbiam Cię, potrzebuję Cię. Jesteś moim Bogiem, ufam w słowa Twe. Tak bardzo kocham Cię.
Alleluja, abelende Gloria na nas. Alleluja. Ja uwielbiam święte imię Twe. Czy znasz takiego Boga? Czy znasz Boga, który realnie zbawił człowieka? Czy znasz Boga, z którym można mieć kontakt? Czy znasz Boga? Czy znasz tylko informacje o Bogu? Jeżeli nie znasz Boga, jeżeli nie spotkałeś się z Nim realnie, jeżeli nie masz pewności, że po śmierci pójdziesz do nieba, to dzisiaj jest dzień Twojego zbawienia. Dzisiaj jest dzień ratunku właśnie dla Ciebie. Spójrz w swoje serce. Jeżeli nie oddałeś życia Jezusowi, nadal jesteś Panem swojego życia. To idziesz do piekła, rozumiesz? Każdy człowiek, który nie oddał życia Jezusowi i sam do siebie należy, idzie do piekła. Do nieba wchodzą tylko ci, którzy oddali życie Jezusowi. Do nieba wchodzą tylko ci, którzy mają w sobie Ducha Chrystusowego. Kto z was nie oddał jeszcze życia Jezusowi? Przyjdź teraz i oddaj Mu swoje życie. Przyjdź do mnie teraz. Pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem. Zaufaj w to, że On umarł za twoje grzechy. Jeżeli nie masz pewności zbawienia, chodź tutaj. Kiedy położę na ciebie ręce, uzyskasz taką pewność. Kto chce z was oddać swoje życie Jezusowi? Jeżeli mnie słyszysz, podejdź do mnie. Ta Ewangelia dzisiaj przeniknie twoje życie. Nie bój się i nie wstydź, bo od tego zależy twoja wieczność. Nie kozacz i nie myśl, że nie potrzebujesz. Nie myśl też, że jesteś zbyt wielkim grzesznikiem. Ewangelia jest właśnie dla grzeszników. Właśnie dla tych, którzy potrzebują ratunku. Zdrowi nie potrzebują lekarza. Przyjdź do mnie. Będę się modlił z tobą. Uratuj swoje życie. Uratuj swoje życie. Ja to zrobiłem. To jest nieważne, co wmówiono tobie. Nieważne, że ci powiedziano, że jesteś chrześcijaninem. Nie można tak. Boga trzeba wybrać. Wybrać i zaufać Mu. Rozumiesz? To jest akt wiary. Jeżeli docierają do ciebie moje słowa, a teraz nie chcesz tego zrobić, nie wiem dlaczego, to zrób to, kiedy będziesz sam. On nie potrzebuje widowni. On potrzebuje realnie twojej zgody na to, aby być uratowanym. Uwierz w to, że umarł za twoje grzechy. Uwierz, że stał z martwych w ciele. Że to nie jest religia. I uznaj go Panem swojego życia. Twoje ego nie doprowadzi cię nigdzie dalej, jak tylko do porażki. Ojcze, ja modlę się za ludźmi, którzy słyszą tą Ewangelię i przyjmują ją z wiarą. Ojcze, ja usuwam każdą demoniczną siłę przeszkadzającą im w tym, aby podjęli decyzję uznania Ciebie, Jezus, jako Pana i Zbawiciela. Ja zrywam zasłonę z ich oczu. Ja zrywam demoniczne siły religii, samosprawiedliwości i potępienia przez imię Jezus. Ja zrywam demoniczne więzy z ich umysłów, więzy religii, więzy wszelkiego rodzaju kultów, więzy różnego rodzaju poglądów przeczących Chrystusowi. W imieniu Jezusa niech oni pójdą za prostym aktem wiary, Ojcze. W imieniu Jezusa. Hakota karela masa kitenelare baralala hokorelare. Oczy widziały Pana. Haleoshi manana. Oczy widziały Króla. Baranka na swym tronie. Co rządzi na wieki. Moje oczy widziały Pana. Moje oczy widziały Króla.
wierzę rozwijać się. Wiary.
Canelo. Canelo. Alleluja. Alleluja. Męczy cię depresja albo załamanie? Podejdź i dotknij tych ludzi. Jedno leży tutaj w żółtym, drugie tam w czerwonym. Dotknij ich. Dotknij. Jak jesteś smutny, załamany, dotknij tych ludzi. Apakataralary lemane na sejna. Alleluja. Alleluja, dotykaj ich, dotykaj, dotykaj. A ta kawaka daralara barlara na nasyja. Duch Święty jest udzielany przez dotknięcie. Dotykaj ich. O, gotowo, korolara, korolara, preas. Alleluja. Jezus, Twój Bóg, złożą w ręce swe
stoję tu, śpiewając i wielbiąc. Wywyższając Jezus, Twój rok. Stoję tu, gdzie miejsce najświętsze. Święty, o Manowe,
musiał się wycofać. Od dzisiejszego dnia, równo obliczone dni jak mi najemnika, 3 dni będzie musiał się wycofać. Jeżeli zdecyduje się na to, żeby cię przeprosić, jego życie ulegnie zmianie. Jeżeli nie, choroba jego nóg będzie się pogarszać. Yeah.
Rozmyślałeś, dzisiaj tak nie jest. Czasem do niego zaglądasz. Chcę, żebyś wyszedł teraz. Każda osoba, która ma taki problem, ustańcie tutaj. Ania Kapler, chodź do mnie. Będziesz modliła się o tych ludzi. Ustań z przodu, Ania. Ustańcie. Ania będzie kładła na was ręce. I ogień Ducha Świętego będzie was wypełniał. W imieniu Jezusa ja wzbudzam w tych ludziach ten ogień, który był na początku, jeżeli chodzi o Słowo Boże. W imieniu Jezusa ja wzbudzam ten ogień w nich. Ja wzbudzam pasję do rozważania Słowa. Ja wzbudzam pasję do głębokiego rozumienia Słowa w Duchu Świętym. Ja w imieniu Jezusa ustanawiam głęboki proroczy wgląd w Słowo. W imieniu Jezusa. Kładź na nich ręce po prostu. Kładź, połóż na niego ręce. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. I przechodź do następnych. Kładź na nich ręce. Kładź na nich ręce. W imieniu Jezusa. Namaszczenie. Namaszczenie. My rozpalamy ogień. My rozpalamy ogień. Rozpalamy ogień w imieniu Jezusa. My rozpalamy ogień w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. My rozpalamy ogień w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Rozpalamy ogień. W imieniu Jezusa. Rozpalamy ogień w imieniu Jezusa. Miłość do Słowa. Miłość do Słowa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Miłość do Słowa. W imieniu Jezusa. Miłość do Słowa! Miłość do Słowa! Ogień! Ogień! Maka faka taka rala raka drata hera bandy Jesus. Nie wejdzie te karala kadali laka na nasi parala marala Jesus. W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Maka faka miłość do Słowa, miłość do Słowa, pasja, 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 kata kara, kata kara, pasja, pasja Słowa, pasja, mama kata karo, koto korona, mama. Aleluja. Czerwony ogień.
słowa. Ustanawiajcie w tej chwili pokój, który przewyższa wszelki rozum. Cały teren. Po 200 metrów wokół. Po 200 metrów wokół. W imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiamy pokój. Pokój. Aniołowie rozjemcy, ja was wzywam w miejsca 100 metrów wokół tego miejsca, w którym jesteśmy. Aniołowie rozjemcy. Teraz. W imieniu Jezusa.
Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Mama kata karala ramara la kata rala rala kata kata rala rala 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 Oh, my God, I'm a sucker, 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 I'm
Objawiaj się, cudowny święty duchu, objawiaj się ludziom. Kamakina romasa, kolororomoso, kolororomasi, kalaramasa, doloromasa, enemekan, doloromoso, kolororomasi, kalaramasa, doloromasa, szama kolororomoso, doloromasa, kalaramasa, kalaramasa, enemekan, doloromoso, doloromoso, kolororomoso, szama siebie mi. Moje serce
ciało Ciebie. Dałeś siebie mi, moje serce pokochało Ciebie. Moje serce pokochało Ciebie.